Witam Was serdecznie, Staszkiewicz Sebastian, Fundacja Ratuj Ryby. Z nadwarcinki, wiosną można powiedzieć, chociaż jeszcze nie wiosna, ale szczupak już się wytarł. Słuchajcie, wraz z organizatorem, grupą MPT, jak i całą załogą pozytywnie rybniętych ludzi, członków, wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają jeszcze, żeby pomóc w rybomanii, chcielibyśmy Was zaprosić serdecznie na targi rybomania do Poznania. W Poznaniu, słuchajcie, będziemy mieli dwa stoiska w hali 5 i 5A przy strefie dziecka. Zapraszamy także dzieci, żeby oprócz tego, że no zobaczą, jaka to duża impreza, to będą mogli nabyć wiedzy dotyczącej ichtiologii, biologii, ekologii, zachowań ryb, ciekawostek związanych z rybami, co jest bardzo ważne, żebyśmy im to uzmysłowiali. Najważniejsze w zasadzie. Słuchajcie, co podczas targów? Będziemy Wam chcieli bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować w zasadzie za już 5 lat działalności, w których to latach zostało wykonanych aż 500 działań. A sam nie mogę uwierzyć, bardzo, bardzo mnie to cieszy. W zasadzie Fundacja Ratuj Ryby została uhonorowana w plebiscycie Ekorynek. Laureatem najlepszej organizacji pozarządowej w Polsce, to za edukację prawie 15 tysięcy dzieci w szkołach, za edukację około 35 tysięcy uczestników edukacyjnych imprez w terenie, za organizację razem tutaj z miastem Poznań ponad setki już w zasadzie edukacyjnych rejsów, gdzie uczestnicy mogli poznać dokładnie tą rzekę, zarówno jak żyje na brzegach, jak i w jaki sposób żyje pod wodą, za budowę gniazd, za zarybienie miliona ryb do tej właśnie rzeki, która była zatruta w 2015 roku. Za to wszystko, słuchajcie, chcielibyśmy Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować i zapraszam na stoiska, żeby Was przede wszystkim poznać, podziękować też tym wirtualnym naszym kibicom, którzy wysyłają apele, wysyłają i udostępniają nasze prośby o pomoc, o przełączenie się do różnych akcji. Serdecznie, serdecznie, słuchajcie, chciałem Was zaprosić. Będziemy rozdawać certyfikaty. To w zasadzie ostatni rok, kiedy będzie możliwa adopcja sandacza. Tu akurat certyfikat Folwarka Hermanów. Partnerzy również, z którymi współpracujemy na co dzień, pomagają nam też na co dzień i w zasadzie warcie, nie nam, i przyrodzie, środowisku naturalnemu. Dla wszystkich, którzy nie zdążyli odebrać podziękowań w akcji Dno nie dla butelek, też będą do odbioru takie właśnie podziękowania. Serdecznie zapraszam do zgłoszeń na stoiska. To już druga akcja zorganizowana nad tą rzeką i ponad 3000 kg butelek wyciągniętych z dna tej rzeki. Serdecznie chciałbym podziękować i wręczyć takie podziękowania dla tych organizacji, do których, którzy nie zdążyli odebrać albo w jakiś sposób nie dotarły, indywidualnie nawet, podziękowania za udział w sprzątaniu brzegów Warty. Od razu też będziemy zapraszać na akcję 2020. Zobaczcie na wydarzeniu na Facebooku. Ponad 40 organizacji już się przyłączyło. Jest duża szansa, że powtórzy się wyczyn sprzed roku, gdzie w zasadzie w większości aglomeracji miejskich nad brzegami rzeki Warty posprzątaliście tą rzekę, zbierając ponad setkę ton śmieci. Taka jest sytuacja. Także serdecznie zapraszam. Dla tych wszystkich, którzy właśnie się udzielają, którzy nam pomagają wirtualnie, będziemy rozdawać takie pamiątki szczególne, bambusowy, ekologiczny kubek wielokrotnego użytku. Serdecznie tak zapraszam. Słuchajcie, jest nowość, będą takie koszulki z sercem rybim. Będzie oczywiście cały czas produkcji dziki, zarówno w bluzie, jak i na koszulkach. Będą małe bluzy dla dzieci, takie od 12 lat. Także serdecznie zapraszam. Te koszulki z rybką także będą dla dzieci
od 12 lat, w zasadzie od 3 lat. Tak, żeby będzie nie dziecko mogło nosić takie serce z rybami. Do czego serdecznie zapraszam. Dla tych wszystkich także, którzy tutaj w Wielkopolsce sprzątali z nami brzegi Warty, a nie zdążyłem jeszcze dowieść z podziękowaniu kubków, będą do odbioru takie kubeczki. Także serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy będzie widać. To dla Was. Za darmo. Będą także do odbioru dla tych szkół, które się zgłosiły, ale także dla tych organizacji, które nie zdążyły się zgłosić, do odbioru takie plansze edukacyjne. To jest jedna z nich, dotycząca zarówno... Ojej, tu jest dużo rzeczy do omówienia, także o tyle jest fajna wykonana, z podziałem na osobno rolnictwo, na osobno przemysł, na akwakulturę, na CO2, na eutrofizację, mnóstwo rzeczy tutaj można omówić. Ja szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na to, co tam leci, co w konsekwencji wypijemy albo zniszczymy nasze środowisko. Będą wolontariusze chodzić rzeczywiście z puszkami. Szukajcie takich puszek na stoiskach oraz wolontariuszy z puszkami. Razem z Rybomanią będziemy zbierali w zasadzie na dwa cele. Na to, żeby zorganizować dla Was duży konkurs fotograficzny podczas sprzątania brzegu Warty. Z fajną nagrodą. W zeszłym roku było GoPro 7 Hero Black. Także zapraszam do tej akcji i zapraszam do udziału w konkursie dotyczącym właśnie zdjęć z tej akcji. Na to będziemy zbierać, a także będziemy zbierać na edukację szkoły specjalnej tutaj z Poznania. Zobaczymy, ile zbieramy, zobaczymy, co się da zorganizować dla nich. Mam tu na myśli na pewno rejsy po rzece Warcie, mam tu na pewno takie mini igrzyska, żeby te dzieci przede wszystkim wziąć na motorówkę, żeby poczuły troszeczkę inne bodźce, które miałyby im pomóc w swojej chorobie. Reasumując, serdecznie zapraszam wszystkich, dla których to środowisko ma jakieś znaczenie w czasach koronawirusa. Dla mnie większą krzywdę wyrządzamy codziennie, z czego właśnie nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, czy sobie nie zdajemy sprawy. I nam, i na temu środowisku, i naszemu zdrowiu, które płynie w zasadzie, jest zależne od tego środowiska, i naszym dzieciom, które na pewno już nie zobaczą tylu ryb, które pływają w tej rzece. Przypominam, że w takiej rzece Warcie pływa około 10% tego, co powinno naturalnie pływać. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do przybicia przysłowiowej piony dla nas płetwy. Do odwiedzenia naszych stoisk. Wyjątkowo będziemy na dwóch stoiskach, w hali 5 obok Lucia i w hali 5A przy strefie dziecięcej. Będziemy pomagać w Akademii Młodego Wędkarza. Będziemy dziękować Wam. Będziemy cieszyć się w zasadzie z tych 500 działań. Będzie to dzięki Wam, głównie dzięki wsparciu można tyle dobrego zrobić. Bez blokady, bez sporu, po prostu działać pomiędzy ponad podziałami, po to, żeby tych ryb było więcej. 6-8 marca, Rybomania Poznań. Serdecznie zapraszamy razem z Młodzieżową Szkółką Metkarską w Buku. Przy okazji wspomnę, że można przynosić sprzęt, z którym chcecie się podzielić. Tam już jest ponad 100 dzieci pod skrzydłami chłopaków z Buku. Serdecznie zapraszam do wsparcia ich, żeby mogli faktycznie cieszyć te dzieci i rozwijać się. Zapisy na sprzątanie brzegu Warty. Już serdecznie Was do tego zapraszam. Jest utworzone wydarzenie na Facebooku. Dołączyło się już 40 organizacji. Jest duża szansa faktycznie, że posprzątamy ją znowu całą. Może potem Odrę. Serdecznie zapraszam do przełączania się innych organizacji, którzy chcą dołączyć się do tego typu inicjatywy. Adopcję sandacza. Ostatni rok. Odbiór certyfikatów, też serdecznie zapraszam. Dla najbardziej... Spławiła się duża ryba, na serio. Dla najbardziej zaangażowanych mamy prezenty. Dla uczestników Warty również mamy podziękowania i prezenty. Słuchajcie, będzie Was bardzo miło zobaczyć na naszym stoisku.
Dziękuję i pozdrawiam Was.